Mamy dla Ciebie narzędzie, które uporządkuje strukturę drzewa złożenia. MacroSortry umożliwia tworzenie folderów, przynoszenie do nich komponentów, a następnie posortowanie drzewa w Feature Manager, niezależnie w obrębie tych folderów, jak i części złożeń poza folderami. Oczywiście wszystko jednym kliknięciem. Narobię trochę bałaganu w moim modelu, aby mógł za chwilkę pokazać rezultat pracy tego makra. Tak jak większość z rozwiązań w dodatku MacroSolid, taki tutaj, Sort .ri możesz skonfigurować według własnych potrzeb i zapisać pod dowolną nazwą, a następnie wywoływać już z góry, bez uruchamiania tego okna. Masz możliwość usuwania i tworzenia jednocześnie do siedmiu folderów. Dla przykładu zdefiniuję folder Toolbox, w którym będę przechowywał modele części znormalizowanych oraz handlowe, folder z modelami reprezentującymi części zakupowe. Dla każdego folderu określę po czym program ma sortować. Mam do wyboru sortowanie po nazwie pliku lub po wartościach wybranej właściwości. Sortowanie dla części złożeń mogę zdefiniować niezależnie. Kluczowe oczywiście jest to w jaki sposób program ma identyfikować komponenty i umieszczać je odpowiednio w folderach. W zdecydowanej większości przypadków sprawdzi się opcja rozpoznawania po ścieżce. Jeżeli korzysta z toolboxa od SolidWorksa to wystarczy wskazać ścieżkę do niego. Makro nie porównuje całej ścieżki dostępu do pliku, a zatem mogę zdefiniować unikatowy fragment. W tym projekcie przyjąłem zasadę, iż normalia oraz handlówki zapisuję do podfolderów w lokalizacji projektu głównego. Możesz również identyfikować komponenty po właściwościach, np. po typie, ale przy tej opcji zakładasz, że takie komponenty są już wcześniej oznaczone. Tworzone przez makro foldery mogą być umieszczane w strukturze drzewa jako pierwsze, zaraz pod początkiem układów współrzędnych lub na końcu, to jest nad wiązaniami. A w tym miejscu definiujesz, do którego poziomu struktury drzewa makro ma zagłębiać się w swoim działaniu. U mnie wystarczą cztery i tak skonfigurowane makro makrosortry uruchamiam na tym aktywnym modelu. Program układa w pierwszej kolejności złożenia. Po nich części, a następnie foldery Toolbox i Handlowe. I tak przerabiane są wszystkie podzłożenia tego projektu. Drugi projekt to przykład, w którym wykorzystałem komponenty z Toolboxa. Kopiuję pierwszą konfigurację makra. Uruchamiam drugie ustawienie i wklejam do niego zapamiętane wartości. Nową konfigurację makra nazywam Sort Toolbox. Bibliotekę modeli Toolbox przechowuję u siebie na C, SolidWorks Data, a zatem wystarczy, że tutaj wprowadzę odpowiednią zmianę i zapiszę ustawienia. Makro uruchamiam już w trybie bez okienka, z góry. Chwilkę muszę poczekać i będzie gotowe. Dziękuję za uwagę. Do następnego oglądania i wysłuchania. Pozdrawiam, Michał Karpiuk, ADK Solid.